Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witajcie bardzo serdecznie w kolejny sobotni wieczór, w kolejnym naszym psalmowym spotkaniu. Mamy dzisiaj psalm 74, więc bardzo serdecznie zapraszam. Otwórzcie Pismo Święte i przeczytajmy go razem, pomódlmy się tym tekstem, albo po prostu posłuchajcie. Brzmi on następująco. Pieśń pouczająca Asafowy Dlaczego, Boże, odrzuciłeś na wieki? Płoniesz gniewem przeciw owcom Twojego pastwiska. Pomnij na Twoją społeczność, którą dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, na górę Syjon, gdzie założyłeś sobie siedzibę. Skieruj Twe kroki ku ruinom bez końca. Nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni. Ryknęli Twoi przeciwnicy w środku namiotu spotkania, Zatknęli swe proporcje. Można było ich poznać, jak tego, co wznosi wysoko siekiery wśród gąszczów. Wszystkie jego bramy wyłamali razem, zniszczyli toporem i kilofem. Na pastwę ognia wydali Twoją świątynię, doszczętnie zbezcześcili przybytek Twego imienia. Rzekli w swym sercu, razem ich zniszczmy. Spalili w kraju wszystkie miejsca świętych zgromadzeń. Już nie widać naszych znaków i nie ma proroka, a między nami nie ma, kto by wiedział, jak długo, jak długo Boże będzie urągał nieprzyjaciel. Czy wróg na zawsze będzie bluźnił Twemu imieniu? Czemu cofasz swą rękę i trzymasz swą prawicę w zanadrzu? Bóg jednak od początku jest moim królem, który na ziemi sprawia ocalenie. Ty ujarzmiłeś morze swą potęgą, skruszyłeś głowy smoków na morzu. Ty zmiażdżyłeś łuby lewiatana, wydałeś go na żer potworom morskim. Ty otworzyłeś źródła i strumienie, Ty wysuszyłeś rzeki stale płynące. Twoim jest dzień i noc jest Twoja, Ty światło i słońce utwierdziłeś, Ty ustanowiłeś wszystkie granice ziemi, Ty utworzyłeś lato i zimę. Pamiętaj o tym, wróg Cię lży, Panie, a lud niemądry uwłacza Twojemu imieniu. Nie wydawaj na zatracenie duszy Twej synogarlicy. O życiu Twych ubogich nie zapominaj na wieki. Wejrzyj na Twe przymierze, bo się napełniły zakątki kraju jękiem i przemocą. Niechaj uciśniony nie wraca ze wstydem. Niech ubogi i biedny chwalą Twoje imię. Powstań, o Boże, prowadź swoją sprawę. Pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza Ci głupiec. Nie zapomnij o krzyku Twoich przeciwników. Zawsze się podnosi zgiełk powstających na Ciebie. Moi drodzy, bardzo poruszający jest ten psalm 74. To jest taki chyba jeden z najbardziej takich dojmujących opisów pewnej ludzkiej niedoli. I chciałbym dzisiaj zwrócić Waszą uwagę, tak naprawdę, na chyba jedną rzecz. Zaraz do niej dojdziemy. Kochani, ten psalm odznacza się taką chyba jedną z największych wyobraźni, jeśli chodzi o to, jak opisać pewne stany ducha. Psalmista, który ten psalm skomponował, nie do końca wiemy, kto na pewno nim był, miał naprawdę niezwykle bogatą wyobraźnię. Zobaczcie, kiedy próbuje opisać swoją duszę, kiedy próbuje opisać to, co się dzieje w człowieku, oczywiście też odnosząc się do jakichś bardzo konkretnych sytuacji. Historycznych, to używa bardzo wielu porównań. Mówi o świątyni, mówi o owcach i pastwisku, yy, mówi o ruinach, mówi o jakichś siedzibach Boga, o społecznościach, o proporcjach, o toporach, kilofach, zasłonach. Po prostu strasznie dużo jest obrazów, strasznie dużo takich różnych porównań, yy, którymi próbuje wyrazić to, co się dzieje w sercu. I konie ja myślę, że psalmy dlatego są w ogóle takie niezwykłe i dlatego też psalmy często trafiają do nas do naszej modlitwy, bo one po prostu próbują wyrazić to, co jest niewyrażalne. Każdy z nas wie, co to znaczy smutek, ale opisać ten smutek jako zasłonę, którą ktoś po prostu rąbie siekierą, no to jest coś, co po prostu myślę, że jakby bardzo, bardzo trafia w takim wyrażeniu tego, kim jesteśmy i co się w nas dzieje. Kochani, zauważcie, że jakby pierwsza część tego psalmu to jest po prostu opis pewnego druzgodzącego takiego obrazu zniszczenia. To się oczywiście historycznie wiąże z pewnym momentem, z pewnym wtargnięciem pogan do świątyni, i wtargnięciem ich do świętego miasta i totalnego zniszczenia tego miasta. To jest też w ogóle bardzo ciekawy taki okres historyczny, bo mówi jakby tradycja żydowska, że dokładnie w tym momencie jakby przestali działać prorocy, że to jest taki czas takiej wielkiej ciszy. Po tym takim ostatecznym ataku, kiedy świątynia została splądrowana, i dopiero następny prorok to będzie Jan chrzciciel. To są po prostu bardzo długie lata takiej ciszy w Izraelu, takiej ciszy, gdzie Bóg nic nie mówi, takiej ciszy, gdzie tutaj najbardziej przejmujące było to zdanie, przynajmniej dla mnie, że nie ma już proroka, który mógłby powiedzieć, jak długo to jeszcze potrwa. Czyli zobaczcie, ludzie nawet nie potrzebowali, żeby to się wszystko od razu skończyło, tylko żeby był ktoś, kto będzie mówił, słuchajcie, jeszcze 15 lat. Gdyby mówił, za 15 lat Bóg przyjdzie. I myślę, że nawet gdyby On mówił, nie wiem, za 300 lat, to jakby kiedy się wie, że to się kiedyś skończy, to jest jakaś taka nadzieja w człowieku. A tutaj, jak mówi ten psalm, zabrakło już tych, którzy niosą nadzieję. zabrakło tych, którzy mówiliby, kiedyś będzie kres temu tego wszystkiego, kiedyś Pan to wszystko naprawi. Nie bójcie się, taki czas przyjdzie. Ja myślę, że to jest o tyle ważne, że my czasem też wchodzimy w taki moment, kiedy no właśnie, traci się już nadzieję, kiedy czasem człowiek oczywiście ma takie momenty że wie, ok, teraz cierpię, teraz jest bardzo trudno, ale jakoś tam mam nadzieję, że to się w końcu odmieni. Widzę, że Pan Bóg może też jakieś drogi szykuje dla mnie i kiedyś doprowadzi do, do, do czegoś dobrego. Ale najgorsze są takie momenty, no właśnie, kiedy nie ma proroka, czyli kiedy nie ma w tobie takiego głosu, który by mówił jeszcze trochę, jeszcze trochę poczekaj, jeszcze trochę przecierpisz, a potem będzie lepiej. Kiedy taki głos się kończy, to jest strasznie trudno. I myślę, że na tym polega cały taki dramatyzm tego psalmu, czyli taki, takiego odebrania nadziei na sytuację, po prostu, gdzie wszystko się wali. To wszystko jest też wyrażone takim bardzo, bardzo pięknym określeniem, że to są ruiny bez granic, takie zrujnowane serce, zrujnowane miasto, po prostu gdzie końca nie widać tej ruinie. I pan Bóg, jakby psalmista prosi pana Boga, jakby przejść przez te ruiny. Ja wiem, że to nie ma końca, że będziesz szedł i szedł, i wydaje mi się, że nigdy tego, panie Boże, nie ogarniesz, ale proszę cię, po prostu chodź po tych moich ruinach bez końca. I zobaczcie dwie rzeczy. Pierwsza taka, myślę, mniej ważna. To, co psalmistycznie bardzo pomaga, to jest takie przypomnienie sobie tego, że Bóg jest stwórcą tego świata i ten świat jakoś, mimo że nie jest może doskonały, w, przynajmniej w jego obecnej formie, to jednak funkcjonuje. Zobaczcie, on sobie przypomina o tym, że Bóg jest od początku tym, który to wszystko zrobił, i Bóg jakby ogarnia źródła, strumienie, dzień i noc, ustanawia granice, daje pokarm zwierzętom i tak dalej. Słyszałem ostatni taki komentarz. To Wojtek Jędrzejewski, jeden z moich braci, mówił tam, komentując jakąś Ewangelię, że ksiądz profesor Staniek, taki bardzo wybitny teologika z Nadzieja z Krakowa, podobno mówił kiedyś, że jak ma kryzys, taki w sensie jak wiary mu brakuje, jak ma kryzys wiary, czyli traci wiarę w Boga, to mówi, że wtedy to, co robi, to albo jedzie w jakąś przyrodę, albo bierze jakieś takie albumy z najbardziej niezwykłymi zjawiskami przyrodniczymi, w sensie krajobrazami, miejscami, zwierzętami albo czymkolwiek innym takim naturalnym, jakby co Bóg stworzył, dlatego że mówi, że kiedy patrzy na to że, to, że to jest, na przykład kiedy spojrzy na jakiś cudowny wodospad czy jakieś góry, czy jakieś zwierzęta, które są po prostu przeliwnie piękne, to mówi, wtedy wraca mu wiara, wraca mu wiara w to, że Bóg jest. I to jest taka pierwsza rzecz, która się pojawia w tym psalmie. W sensie, psalmista mówi, że kiedy mam taką totalną rozwałkę, kiedy po prostu już mi brakuje nadziei, to sobie próbuję wspomnieć, przecież ten świat jest, przecież ktoś go musiał stworzyć, przecież to wszystko jest takie piękne, chociaż mam tyle kłopotów, to jednak jest tyle tego, tej cudowności na świecie, że to musi gdzieś tam być ten Bóg. I nawet jeżeli go teraz nie widzę, no to przecież w końcu będzie. Ale to, co mnie najbardziej w tym psalmie porusza, to jest ten moment, kiedy psalmista, modląc się, nagle się odwołuje do tego, że mówi o sobie, o narodzie wybranym, jako o synogarlicy. koni to mnie jakby naprowadziło na taką najważniejszą chyba myśl dla mnie w tym psalmie i w tym komentarzu. Mianowicie, syno synogarlica bardzo często w Biblii jest jakby kojarzona, tam oczywiście poza takimi znakami pewnej też czystości, niewinności itd., z ofiarą dlatego że składano bardzo często synogarlice w ofierze jako jedną z ofiar i to była ofiara ludzi ubogich. To jest zawsze ten moment, kiedy Najświętsza Maria Panna z Józefem składają swoją ofiarę przy okazji tam narodzin Pana Jezusa i właśnie napisane, że złożyli dwie synogarlice. To oznaczało, że oni byli ubogimi ludźmi, bo to była ofiara ubogich. Nie było ich stać na przykład na baranka czy na jakieś inne tam droższe zwierzę. To wtedy składano w ofierze synogarlice, parę synogarlic. I to była taka ofiara ubogiego serca. I z czym mi się to kojarzy? Zobaczcie, ten człowiek tutaj w tym psalmie jest totalnie zrujnowany, totalnie po prostu spustoszony. Opowiada te wszystkie obrazy o tym, jak mu rozwalono miasto, jak mu rozwalono duszę, rozwalono serce, rozwalono życie i itd. Ale mimo wszystko mówi, ja jestem synogarlicą dla ciebie. Czyli co on mówi? W tej mojej maliźnie, w tej, mo w tej mojej nijakości, ja mogę tą moją nijakość i tą moją, nawet to moje spustoszenie, nawet to, moje, to moją rozwałkę, ja to mogę Bogu złożyć w ofierze. Jakby jestem w stanie y, przedstawić w tej mojej maliźnie Bogu coś, co będzie mu się podobało. jest taki motyw, który jest, myślę, jednym w ogóle z najważniejszych motywów dla mnie. Taki motyw y, niewielkich rzeczy w życiu. To nam się wydaje, że przecież z tej naszej małości, z tej naszej niejakości, co ja Bogu dam? Że jedyne, co ja potrafię, to nie wiem, usiąść i po prostu pomodlić trzy minuty i więcej nie potrafię. Albo czasem po prostu pójdę na mszę i na tej mszy jestem taki suchar. Nic tam nie czuję, nic tam nie widzę, nic tam nie słyszę, po prostu siedzę i tyle. Uwaga! Te twoje ruiny, ta twoja uboga ofiara, taka totalnie po prostu mizerna, ona się Bogu podoba. Mało tego. Najświętsza Maria Panna, ta, która była ulubienicą Pana Boga, właśnie taką ofiarę złożyła. To jest nas jakiś taki sygnał, że można mieć najpiękniejszą duszę świata. Która się rodzi właśnie z takiej małości, z takiej ubogości, z takiej mizerii. I kochani, dla mnie to jest taki psalm dla mizernych, tak bym to powiedział. Taki psalm dla ludzi, którzy mają takie przekonanie: niewiele mogę Bogu dać, a w sumie to nic mu nie mogę dać nawet. Mam tak, ro, taką rozwałkę w tym życiu, że co ja mu z tego ofiaruję? Przecież nie ma tam żadnego dobra i piękna. A Pan Bóg mówi: a daj mi te ruiny bez końca. W sensie, daj mi tę rozwałkę, to będzie jak ofiara ubogich i ona mi się będzie. Strasznie, ale to strasznie podobać. I oni w takim kluczu chcemy, żebyście dzisiaj o tym psalmie pomyśleli, żebyście tak się pomodlili. W się sensie usiądźcie przed Bogiem dzisiaj z tym psalmem i oddajcie mu tą swoją mizerię. Powiedzcie, Boże, no zobacz, no, naprawdę niewiele mam, naprawdę mam nic. Nawet nie, nawet nie wiem, jedyne co mam, to chyba grzech mam, który mogę ci dać. A Pan Bóg powie: Aleś mi prezent przyniósł, ale się strasznie cieszę. Niezwykły w tym jest Pan Bóg, w takim sensie przyjmowaniu nas, w takich nawet najbardziej po prostu mizerno beznadziejnych. Dara, które mu dajemy, a one mu się podobają. Dlatego nie, nie zamykaj się, nie mów sobie, skoro nie mam nic zadania, to nie idę. Skoro nie mam Bogu co zaproponować, to najlepiej, jak się po prostu usunę w cień. Nie, idź z tą mizerią, idź z tym niczym, idź z, tym, z tą malizną i daj mu to. Jemu to się bardzo, ale to bardzo będzie podobało. Pomóżmy się. Nasz najlepszy ojczy. Dzisiaj po prostu oddaję Ci siebie i oddaję Ci każdego, kto teraz słucha tego nagrania, z całą naszą mizerią i z całą naszą taką małością. Ojcze, wiem, że Ty masz upodobanie w tym, co małe, i wiem, że przyjmiesz tą naszą mizerną ofiarę i ona będzie dla Ciebie źródłem ogromnej radości. Dlatego, ojcze, błogosławię Cię za to, że jesteś tak dobry i że nie oczekujesz od nas rzeczy niezwykłych i wielkich, ale przyjmujesz. Z ogromną miłością i czułością, to wszystko, co chcemy Ci dać. Naucz nas takiego patrzenia i spraw, żebyśmy nawet w tej swojej mizerii chcieli z Tobą być. Niech tak się stanie. Amen. Daj swoje czoło na koniec, żebym Cię mógł błogosławić. Odgarnij te włosy. Jeśli masz jakąś czapę, to zdejmuj tę czapę i daj czoło. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty. Amen. To tyle. Moi drodzy na dzisiaj, serdecznie zapraszam za tydzień. Mam nadzieję, że wszystko normalnie będzie i za tydzień znowu spotkamy się w kolejnym psalmie. Tymczasem śpijcie dobrze, jeżeli to wieczór, bądź miejcie cudowny dzień, jeśli to dzień. Z Bogiem do usłyszenia.